I witamy serdecznie, moi drodzy. Po tej pierwszej płycie, naszym winylu, Budka Suflera, która zdobyła wszystkie nagrody, a więc jest płytą złotą, jest płytą platynową, mamy najnowsze nasze osiągnięcie, czyli Grupcom. I właśnie w tym momencie możecie już składać zamówienie za jedyne 90 zł. Taką płytę zdobyć, dwupłytowy winyl Grupsona. Jaki winyl ma jest najlepszy, jaki winyl się sprawdza najlepiej właśnie z muzyką Grupsona. Kręci się na gramofonie w sposób rewelacyjny, muzycznie fantastycznie brzmi, ale także jeżeli chcecie widzieć obrazek, to co się działo na małej scenie podczas niesamowitego koncertu ubiegłorocznego w przystanku Woodstock, możecie także zamówić płytę DVD, CD Grupson. Przeniesione to wszystko na taką właśnie przepiękną okładkę, a więc jesteśmy dumni z tego, że już druga płyta winylowa, za moment trzecia płyta, będzie to Ania Rusowicz, ale na to poczekajcie chwilę. Przez cały miesiąc możecie tę płytę zamawiać w Siema Shopie. Później droższa będzie już do kupienia w każdym sklepie muzycznym, ale póki co tylko u nas. Piękny winyl, piękny Grupson. Pięknie brzmiący, dający dużo wzruszenia, dający dużo wspomnień, dający piękny obrazek na DVD, ale przede wszystkim cieszymy się, że rozruszaliśmy polski przemysł winylowy. A więc w naszej polskiej wytwórni drukowana płyta, przepięknie wydana. Płyta, która po prostu śni nowością, która wygląda fantastycznie, która nie zamaka, nie gnie się, można z nią robić wszystko, nie kurzy się, a na końcu pięknie odtworzona na gramofonie, brzmi fantastycznie. Mówiliśmy wam o tym, wspierajcie polską sztukę, wspierajcie polskie winyle. GM Records, czyli polska wytwórnia, wytłoczyła pierwszą płytę, to była Budka Suflera, teraz kolejny Grupson, a za moment już będzie piękna płyta, także pięknie wyglądająca, czyli Ania Rusowicz i projekt Flower Power. Do tego projektu jeszcze będziemy wracali. Dzisiaj wszyscy żyjemy absolutnie Grupsonem. Grupson na płytach winylowych w Siema Shopie do kupienia od teraz. Pozdrawiam was gorąco, zdobywajcie tę płytę, zwłaszcza na piękny, idący weekend, długi weekend majowy. Pozdrawiamy także tych, którzy będą bili rekord świata we Wrocławiu, czyli Jimi Hendrix, czyli mnóstwo ludzi, którzy się tam wybierają. Pozdrawiamy nasz fan klub, się kręci, kochani, bardzo gorąco. I pozdrawiamy tych wszystkich, którzy wchodzą na nasze Facebooki, oglądają nas, są razem z nami. Dzięki za wpisy na moim Facebooku, ale Grupson i tak dzisiaj bije wszystko. Dzisiaj numer jeden, Grupson na dwóch winylach wydany u nas, czyli Złoty Melon. Pozdrawiam bardzo gorąco, że spójrzcie ostatnie wrażenia z DVD, a więc tego, co się działo na małej scenie. Tak samo widzicie, mała scena w tym roku szalała. Dziękuję za wszystkie wasze opinie na temat muzyki, która będzie się działa na małej scenie. Duża scena, mała scena i za moment będziemy was informowali o scenie Hare Krishna. Prosto, absolutnie, na żywo, z centrum zdarzeń, czyli ze Złotego Melona. Jurek Owsiak, cześć, siema!